suszone po duzie indycze, z pire z buraczków i sos wiśniowy z cynamona. Co potrzebujemy? Oprócz podudzia z indyka, który należy wytrybować, wyciąć zbędne kości, potrzebujemy, Pawle, proszę. Buraczki, masło, rodzynki i śliwki. A do sosu? Do sosu potrzebujemy wiśnie, cynamon. Czerwone wino. I czerwone wino, oczywiście. Wytrybujemy nasze podudzie. Będziemy obsmażali na rozgrzanym oleju. Około 3-4 minut z każdej strony, żeby chwycił złoty kolor. Następnie przełożymy do piekarnika. Będziemy dusili z mieszanką warzywną porceler, marchew, czosnek, świeże zioła. Oczywiście na papierze saga. Dobrze, tak przygotowany udziec solimy. Dajmy trochę pieprzu. I obsmażamy. W tym czasie Paweł przygotuje pire. Do pire ziemniaczanego potrzebujemy ziemniaki oczywiście. Rozgrzany olej kładziemy na nasze podudzie z indyka. Do garnka wkładamy trochę masła. Buraczki. Sól, pieprz. Podudzie odwracamy. Mieszamy, żeby się nie przypaliło. W drugim garnku skarmelizujemy miód. Dodamy wiśnie. I czerwone wino. Tak odtworzonego udźca dołożymy warzywa. I teraz do buraczków dokładamy rodzynki. Sól, pieprz. Do nagrzanego piekarnika na 4 godziny. Śliwki. Buraczki zakwaszamy octem, żeby się kolor nie straciło. Dalej trzeba spróbować, nie trzeba dosłodzić, dosypać pieprzu, soli. Tu się redukuje i powstanie sos. Dodaję cukru do smaku, musi być czuć cukier, wino i cynamon. Sprawdzamy, jak buraczki już mamy miękkie, odparowane. Dokładamy jabłko. W międzyczasie ugotowały się już nam ziemniaki. Dokładamy odrobinę masła, śmietany i świeżego koperku. I ziemniaki musimy teraz blenderem zmiksować. Proszę. Wspaniały udziec. Gorąco patrzę. Poproszę pire. Sos wiśniowy z miodem i cynamonem. I odrobinę sałaty. Paweł, to twoje danie, proszę. Dziękuję, smacznego.